Wartości odzywcze ryby sola. Przepisy na rybę sole. Ryby należy spozywać dwa razy w tygodniu? Sa zródlem nie tylko wartościowego bialka, ale również cennych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych oraz witaminy D. Jedna z ryb, która powinniśmy uwzględnić w naszym jadłospisie, jest sola. Ryba sola-sola zwyczajna, solea-solea, występuje w wodach przy Wyspach Zielonego Przylatku, wybrzeżach zachodniej Afryki. W Morzu Czarnym, Morzu Śródziemnym, przy zachodniej Europie i w południowym Bałtyku. Zazwyczaj występuje przy blotnistym lub piaszczystym dnie. Należy do ryb długowiecznych, żyje nawet powyżej 20 lat. Jest plaska i owalna ryba, która ma oczy po tej samej stronie. Średnio osiaga masę 3 kg. Jej mięso jest białe, delikatne i smaczne. 1. Ryba sola. Wartości odzywcze sola jest źródłem wartościowego białka. Jej mięso jest delikatne, dzięki czemu należy do produktów latwostrawnych. Jest ryba niskokaloryczna i niskotłuszczowa. Zawiera kwasy tłuszczowe omega-3, które są potrzebne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Jednak ich zawartość w mięsie jest zdecydowanie mniejsza w porównaniu z innymi rybami. Sola jest dobrym źródłem witamin z grupy B takich jak B2, B6 czy B12. Z witamin rozpuszczalnych w tłuszczach warto zwrócić uwagę na witaminę D. Wpływa ona nie tylko na prawidłowa gospodarkę wapniowo-fosforanowa i metabolizm tkanki kostnej. Pełni także rolę w rozwoju oraz przebiegu chorób nowotworowych oraz opodlozu autoimmunologicznym. Może wpływać także na funkcje poznawcze, przeciwdziałając chorobom neurologicznym i psychicznym. Sola jest źródłem selenu oraz jodu. Ten ostatni ma znaczenie m.in. w produkcji hormonów tarczycy, które z kolei wpływają na prawidłowy rozwój i funkcjonowanie układu nerwowego oraz mózgu. 2. Wartości odzywcze, składniki mineralne i witaminy w przeliczeniu na 100 G produktu. 3. Energia kilokalorii 83 woda G 80,0 białko ogólem, G 17,5 tłuszcz G 1,4 kwasy tłuszczowe nasycone, g, 0,39 kwasy tłuszczowe jedno nienasycone, g, 0,44 kwasy tłuszczowe wielonienasycone, g, z rodziny omega-3 z rodziny omega-6 0,34 0,27 0,07 cholesterol, mg, 50,0 weglowodany ogólem, g, 0 sód, mg. 100,0 potas MG 309,0 Wapn MG 29,0 fosfor MG 195,0 magnes MG 49,0 Zelazo MG 0,8 cynk MG 0,4J G 25,0 witamina A G 2,0 witamina D G. 8.0 witamina E mg 0.3 witamina B1 mg 0.06 witamina B2 mg 0.1 niacyna mg 3.0 witamina B6 mg 0.2 foliany g 11.0 witamina B12 g 0.8 witamina C mg 0 ryba sola cena gdzie kupić ryba sola jest bardzo ceniona ze względu na walory smakowe. Niestety bardzo trudno ją ja dostać. Często w sklepach spotyka się jej tańszy zamiennik, limanda zultopletwa, limanda aspera. Swieza ryba może kosztować nawet 100 zł za 1 kg. Przegladając oferty większych sklepów można trafić zazwyczaj na sole limanda zultopletwa za cena około 25 zł za kg. Ryba sola. Przepisy poniżej kilka przepisów z wykorzystaniem ryby soli. Sola pieczona w kuskusie składniki: dwa porcje, dwa filety, jeden lyska soku z cytryny, dwa leski oliwy, dwa zapki czosnku, jeden slerz dwa cebuli, trzy łyżki masła, 300 ml gorącego bulionu, sto g kuskusu, cztery łyżki drobno posiekanych ziół: natka pietruszki, mieta, kolendra, bazylia. Trzy lyski pestek dyni. Sposób przygotowania. Nagrzać piekarnik do 200 stopni. Rybę umyć i osuszyć ręcznikiem papierowych. Opruszyć sola, pieprzem, skropić sokiem z cytryny i posmarować oliwa, 1 lyska. Na rozgrzanej patelni z oliwa zeszklić cebulę. Dodać posiekany czosnek. Smazyc 2 minuty. Dodać masło. W miseczce wymieszać kuskus z goracym bulionem. Przykryć i odstawić na 10 minut. Dodać sól, pieprz i zawartość z patelni, ziola, pestki dyni. Rybę umieścić w zaroodpornym naczyniu wysmarowanym masłem. Dodać na górę kuskus. Przykryć. Piec około 25 minut. Podawać z warzywami. 4. Rozwin zupa ryb na skladniki. 2 porcje, około 250 g filetu. 750 ml bulionu, 1-4 cebuli, 1-2 marchewki, 1-2 pietruszki, 1-2 pomidora, sól, pieprz, list laurowy, 2 ziela angielskie, 1-3 lyzeczki słodkiej papryki i 1-3 lyzeczka ostrej papryki, 1 łyżeczka koncentratu pomidorowego, 1 łyżka oliwy, 1 łyżka maki pszennej, 1 łyżeczka posiekanej natki pietruszki, Sposób przygotowania Cebulę pokroić w kostkę. W umyc, umyć, i zetrzec na tarce o dużych oczkach. W rozgrzanym garnku z oliwa zeszklić cebulę. Dodać w i smażyć około 3 minuty. Dodać bulion i zagotować. Dodać przecier pomidorowy i pomidor, obrany, pokrojony w kostkę. Gotować około 10 minut na malym ogniu pod przykryciem. Rybę oplukac. Oczyścić pokroić w kostkę i doprawić sola. Obtoczyć w macę i obsmazyć na patelni z rozgrzana oliwa. Wlozyc rybę do garnka z zupa i gotować 3 minuty. Podawać z posiekana natka pietruszki i pieczywem. 5. Rozwin sola ze szpinakiem i migdalami składniki. 2 porcje, 2 filety, 2 duze garście świeżego szpinaku. Jeden sleż, dwa filizanki smietanki kremówki. Cztery plasterki sera plesniowego, zrumienione platki migdalowe, oliwa, sól, pieprz. Sposób przygotowania, szpinak umyć, osuszyc, dodać na rozgrzane patelnie z oliwa. Jak zwiednie, dodać smietankę, wymieszać i odstawić. Doprawić sola i pieprzem, dodać ser. Filety umyć, osuszyć, doprawić sola i pieprzem. Wlozec do zaroodpornego naczynia wysmarowanego oliwa i piec pod przykryciem około 20 minut w 180 stopniach. Na talerz umieścić szpinak, na nim rybę i posypać migdalami. 6. Rozwin należy pamięta co o pozywaniu ryb dwa razy w tygodniu? Jedna z nich może być sola. Jest ona z rudlem bialka, które jest łatwo trawione. Dodatkowo zawiera witaminy z grupy B. Stanowi źródło witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, witamina D. Dostarcza tak ze selenu oraz jodu.